umrzeć. No i zagrają mecz z Szwedami w ten sam sposób, co że Szwedami to nie wróży. Wygrany i Polaków. Aha. O, widzę, pan Michu naprawdę dobrze pracuje. Pan Michu naprawdę dobrze pracuje. Czemu mnie usunęli wyjazd jeden? Już jadę. Chciałem, drodzy państwo, że się nawodnie na jutro. Chyba jednak prowadzenie transmisji na żywo jest wykańczające. Więc, drodzy państwo, możecie się nawodnić cały czas. Muszę to robić z umiarem. Żeby wytrzymać do końca i nie robić zbędnych przerw. No ja ci się raid, nie wiem kogo raid. Ale plecy mi się spociły. Mogę jedynie wam powiedzieć. Słuchaj, właśnie, że zmęczony jesteś? Nie jestem zmęczony. Jeszcze ktoś ma ochotę popisać na temat niedozwolony, a Michu się rozkręca. Poczekaj, jeszcze go na ADSD. Coś napisze niedobrego, to zaraz mu daj maszczenę. Czy nie widzicie, drodzy państwo? Jednak posłuchali nas i nam dali po prostu tylko 3 wagony. No i teraz jakoś jeszcze idzie. Prawda, ciągniemy te 3 wagony jak 8? No. I to jest wstęp. Mam nadzieję, że jak wrócę, to dalej ta transmisja będzie trwać w najlepsze. No i jeszcze tak... godzinkę. Tylko godzinkę. Chyba nam 3 godziny transmisji prawie dzisiaj. Dawno nie robiłem transmisji, to jeszcze dzisiaj taka długa. No i to cóż, nie problem z tym, to problem z tamtym, to co tak jest. Ja naprawdę z tymi 3 wagonami to się czuję, jakbym to ciągnął. Nie wiadomo ile. Był problem z silnikami, ale ci 120, ale cały czas jest ten problem z silnikami.
Tylko po prostu ten problem z silnikami polega na tym, że ma ona ograniczoną moc. O to chodzi. Ma po prostu ograniczoną moc. Bo odłączyliśmy po prostu dwa silniki równoległe. No tak, nie ma, zgadza się, panie. Odłączyliśmy dwa silniki równoległe. A co za tym idzie? Mamy po prostu lokomotywę EU-07. Z powiedzenia ma cztery silniki trakcyjne. Coś nie działa. Czemu się nie chce? O, zrobiło się. 300 sekund. O. 300 sekund. Dobrze działa. Na niektórych ludzi wyciszenia. Chociaż spokoju załatwi swoje potrzeby. Dostałeś kiedyś donate? Tak, dostałem. W tamtym roku nawet 12 zł się zbierało. Panie Piotrek. Jest ich mało, no ale nie będę narzekał. Nie o to chodzi w tych transmisjach. Co to tu chodzi, żeby dać państwu rozrywkę? Ale te napowietrzanie tego zmiennika mi tak daje kusza, że ja to słyszę sam się. I to jest czasami złudne i potem krzyczę na półosiedle. Ciekawe, ile już jest filmów na kanale. Bym musiał zobaczyć, kiedy kolejnego specjala na jakiegoś nagrywać. Ciekawe, dobrze by było na jakieś chociaż 280 subów. 1000 filmów na przykład. Może uda nam się coś zrobić. Dobra, wyjechaliśmy z tej 40 w końcu. Ty już sobie znam, że mój ten multikanta ustawę. Nie. Dobrze, no i za niki to nie marujemy. Ale chociaż dobrze, że ktoś rozbawi to towarzystwo na tej transmisji. Prowadzący nie umie, bo prowadzący jest zbyt poważny, to chociaż ktoś przyjdzie i to zrobi. Słucham ciebie, panie, idę spać. Tam nie wiem, do czego pan mówi. Kalafior? To nie wybrano. Co? Od kiedy to? Jeszcze tego to nie słyszałem. Kalafior Ambroku chyba ma mało ze sobą spotkania. Chyba, że tylko mi się tak wydaje.
Widzę, że tu ostra dyskusja na czacie się zaczyna. Jestem bardzo. Właśnie, ty się nazywałeś jakoś inaczej razem z swoim kolegą profem. Mi się wydaje, że jakoś inaczej się nazywaliście we dwójkę, w jedno wcielenie. Pomyliłem ciebie, tak? Mój kręgosłup już stary. Mój stary kręgosłup już nie daje rady. Panie moderatorze, daj mi się pan panem profu. Ten pan mało złego zrobił. A tyś na 300 sekund. A mógł pan chociaż coś być trochę łagodniejszy. Tego pana może jeszcze zostawię tego do niego. Kocha, tak, kocha trzeba było chyba nadać. Pan Roni mógł jeszcze zostać. Miło by się z nim rozmawiało. No dobrze, no i dwóch tu. No widzę. Może jeszcze do Nate'a to zacznie się pisać.
Żeby jeszcze to było na głos przeczytane. Co spokój. I teraz można sobie tak jeździć spokojnie. Za dużo się działo zdecydowanie. I to się rozpędziłem na teraz 40. Witam serdecznie, panie Bobix. Na transmisji na żywo, przepraszam, ale miałem trochę zrównowanie wychowa. No chyba najwyższy czas kończyć tą transmisję, bo tu się złe rzeczy zaczynają dziać, nie? Cicho taką motywkę, bo musiałem dojść tu jednego panika. Dobrze. Oficjalnie pan Kofu został zbanowany na kanale. Dziękuję bardzo za obrażenie. Innych użytkowników i motoryczne nieprzestrzeganie regulaminu. Transmisji. Który panie Michu, bo ja już nie wiem, który Michu jest prawdziwy. To jakiś to nie wiem, dwóch jest, jeden mama ta z rodziny. Chyba tylko tym się wyróżniamy. Tego nie pamiętam. Rudawa, tak? Rudawa.
Jestem rura 0405. Czy jesteś o godzinie 12:05? Dzisiaj dużo się dzieje. Ja już sam bym się tu nie wyrał. Dobrze, że pan Michał to porząd trupił. No jest stały widz. Serdecznie, panie Waldemarze. Tak, to jest osiągnąć sukces, jak pan. Była lokomotywa, ale ja bym niestety nie wyjechał na ten tor. No i to się ma i sukces. Robić to, co się lubi i tyle. Jaka lokomotywa, panie Waldemarze, już mówimy. EU-0750 poszkodzonymi silnikami frakcyjnymi. Panie Michu, podszywający się pod mnie. Nie. Jeszcze ten czuwaj. Chyba za stary jestem, ludzie, głupoty, co się tu na czasie dzieją, bo to naprawdę jest już. Jaka sceneria jest napisana w tytule, drogi panie Waldemarze. Solinia 053, służba 1. ERP1. Gdzieś to chyba było w tym regulaminie o szacunku. Tak, bądź miły dla innych. Panie, tu proszę. Pyk. Pyk. Thank you.
Trochę spakaję. Miałem się wywiązywać z regulaminem, to muszę chwilę posiedzieć w ciszy. Cóż. Nie no, w sumie nie zauważyłem, że co ktoś sobie, że co ktoś dostanie bana, to wchodzi od razu inny użytkownik. Już. Wcale nie, no, no nie, nie zauważyłem tego w ogóle. Panie Karolu, bardzo dobrze. Ojejku. To znowuż z tym hashtagiem wyskakuje. Nic wróży, nic potruchy. Ten hashtag postawił i ten. Ciężkie to ciężkie. Bardzo dobrze, od razu tajny moc. Widzę, że komuś się na zabawę wzięło. A już mi się to szczerze powiedziawszy znudzi. Komuś się wzięło na jakieś głupie żarty, a nie na nomorze. Będziemy tolerować jakieś dzieci na dół na transmisję. Dobra, zgadzam się z panem, panie Michu. Tego to akurat nie musiał pan zawieszać. Panie Micho, groźby co do innych użytkowników. To wie pan, w czym pan grozi tajmą, nie? A moderatorzy też mogą tajmy dostawać. Pamiętajmy o tym. Chyba wolę jak tu jest spokojne towarzystwo. O Zinesik, ty weź nie przesadzaj, nie?
No widzi pan, panie Michu, na razie życie w internecie. Nie miał być polski analizy sensu. A niestety ja podanistą nie jestem, więc nie poprowadzę zastępstwa. Z innych przedmiotów mogę prowadzić. Witam serdecznie, panie Spence. Może jakąś tu inną muzykę zapuścimy. No. Dobrze. Panu już pani, czy może tak? Na początek. Nie wiem, o co im chodzi, ale po prostu jedziemy dalej, nie? Chwilę popiszą mi się odechcą. Ja nie wiem, skąd ich tyle się tu wzięło, nie wiem, teraz na mnie głupoty zaczęli pisać, nie wiadomo, o co lata. Ajajaj. Zaraz załatwimy sprawę, nie? No ty. Jak to teraz robią? Kiedy nie? Że nie umieją się dostosować, to walnie miał. Zaktualizował, dobrze. Tylko pan, panie Michu, może częściej pisać. Ja no właściwie jest pan moderatorem. Reszta niech się uspokaja po malutku. Jak się uspokoją, to to skasujemy, nie? Jajko, jajko, bo co jeździć. Więc czas pozwolić, że sobie odświeżę od jakiejś głupoty, nie wiem. Mi stały, dobra. Pan Michał, pan w ogóle jeszcze jest w transmisji, czy już pan poszedł? Coraz ciekawsze słowa, tak, zgadza się, to na jakiś frekofu, coś tam. Normalnie jak to się na YouTube nie nadaje nawet. Zaraz znowu, że będą mogli napisać jedną wiadomość. Minie minuta, więc akurat. A
na zakończenie dzisiejszej transmisji nazywa będzie ciekawa piosenka z Doneńców. No i taką ciszę to ja też rozumiem. Ja myślę, że się na donate przerzucę. Zrobię takie chyba jedno. Chociaż pan Kofu się nie przerzucił, a myślę, że się przerzucił. No pan na inwo 3 żywię, ale już ile sekund zostało, to już mamy nie raz. Jakieś tu wiadomości ukryte. Aha. No dobrze, już rozumiem, czemu są ukryte. Dobrze, YouTube się tak łatwo nie da. Akurat na tej rzeczy to jest wyczulony. Nie bardzo dobrze zresztą. Ja nie to na bo też to będę na swojego słownika, żeby to rygorystycznie traktować. No może zmniejszmy trochę ten. Czas. To jednak za dużo, ale za długi okres ciszy. Jestem po prostu ciekaw, co znowu ciekawego wymyślę.
A teraz tylko Nightbot. Nightbot go znaleźmy. A powiedz Państwo coś ciekawego, jak napiszecie coś z wykrzyknikiem na początku, to się to nie pojawi na czacie. Na ten, na transmisji na żywo na ekranie. Fałszowice chyba, ja tu się nie miałem zatrzymać. Jest fałszowice. Teraz tylko w Dębicy już. Ten spokój robi wrażenie, ale... Ja znalazłem chyba lokomoty. Ty, panie, dawaj tam lokomotywę. Nie, no, ale dość się zepsuło symulator. I co teraz? Tu mamy jakąś. Jedziemy do tamtym gościa. A co tu się dzieje na tym czacie? Rządy jest tu tyle. A bo ja teraz przecież tam nie wiem. Nie we cztery osoby, coś mi to nie gra.
Jeden pociąg mi już odjechał. Dobra, drodzy Państwo, nie ma sensu to wyciągnąć na siłę, bo to i tak tam nie wyjdziemy i tak. Dość nam ukradł pociąg, nie idzie go przejąć. No cóż, zakończymy tą transmisję kradzieżą pociągu, więc w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.